Witajcie wszyscy z tej strony po raz kolejny Starkej. No i nareszcie już wracamy do Non-Sterf Shipwrecked. Otóż w ankiecie ostatnio dużo osób nie wzięło udziału, patrząc na wyświetlenia do wyborów. Natomiast z osób, które brały udział, wynikło, że gramy postacią, którą nie potrafię grać przez zarządzanie żarciem, czyli Wolfgang. Postać, która jest tym silniejsza, im bardziej pełny ma żołądek, tam bodajże ma 3 stany. Minimalny na scenie to ma minusy, standardowy to jest normalny i maksymalny, i blisko maksimum. Po prostu super potężny, bije najwięcej chyba z całej gry. Nie ma chyba mocniejszej postaci. No, co jeszcze? Jak powiedzmy, no jak jego żołądek się wypełnia, to szybciej głodnieje. Nie pamiętam, czy jest to mnożnik stały, czy tylko chwilowy. Ale no, uwierzcie, ja nie chcę po prostu tutaj mówić błędnie, dlatego nie będę mówił za dużo. No i szybciej traci psychikę w pobliżu potworów oraz w ciemności. No ale jak mówiłem, może chociaż on pozwoli mi przetrwać świat. Wiecie co, tym razem chciałbym może zmienić jedną rzecz. O ile tutaj była to opcja. Dobra. Chyba nie ma tu opcji, której szukałem, więc jednak będziemy standardowy, jeśli nie mogę tego znaleźć. Dobra, więc bez dłuższego przedłużania i tak już dużo czasu wam zmarnowałem, lecimy. A tak, dzisiaj gram do dnia 4, gdyż stwierdziłem, że będą po 3 dni. Nawet jeśli odcinki będą krótsze, to no, tak będzie lepiej, ze względu na to, że no, ostatnio, dobra, może nie tyle co ostatnio, co teraz czas, będę miał trochę zawalony różnymi ważnymi rzeczami, rozumiecie? Tu szkoła, tam jeszcze parę innych zajęć, których niedawno się podjąłem, dlatego też no nie dziwcie się, jeśli odcinki będą krótsze niż standardowo, ale spokojnie, aż tak krótkie jak ten na przykład, no, wczorajszy, który nagrywałem jeszcze w serii z z Darkesta, albo chociażby ten wspaniały, na którym Moody nam zmarł. Ale no nie liczę na to, że będzie po pół godziny czy coś. Postaram się po 20 parę minut, ale no, zobaczymy jak będzie. A póki co zobaczmy, co my tu mamy. Jak na razie rozległe plaże, trawa, kokosy. Może jeśli będę mówił wyjątkowego farta, to nawet nie będę musiał nigdzie płynąć, tylko osiedlę się tutaj. Chyba znowu zapomniałem zainstalować moda, który pokazuje te wszystkie wartości tutaj na stałe. Nie no, kamienie są, nawet kwiatki są, wszystko jest. No, wąż też jest. Dobra. Spróbujemy. Może to być głupie, ale no niech będzie, że spróbuję pokonać pięścią tego wąsza. Jak już wylazł, to... no... to... o! Nie sądziłem, że mnie się to uda. Dobra, brawo ja. I cóż... z mojej pierwszej obserwacji mogę wywnioskować, że jest to dosyć dobry teren pod względem zasobowym. No, ale jednak nie ma tu żadnego stałego źródła pożywienia, innego niż limpety. A one dostają wolno, no i na samych limpetach nie jestem w stanie funkcjonować. Dobra. Wiecie co, tak się zastanawiam w sumie nad jedną rzeczą też, więc... póki co zostawię jak jest, ale... gdzie to? O. To chyba była głupia decyzja, tak patrząc na ogół. Ale wiecie co, od następnego odcinka spróbowałbym nawet, może, jak to się nazywa, no, wyłączyć myszkę na ekranie. Albo wiecie co, już teraz nawet spróbuję wyłączyć ten kursor, bo on tylko szpeci wszystko, a nie potrzebujecie go do niczego. No więc teraz powiem, że ci widzieli te dziwne, nie, trochę te napisy, wszystko. Na przynajmniej wam nie będzie szpeciło, więc no. Może będzie lepiej. Tak, mówiłem od następnego odcinka oczywiście, co zrobiłem, no już teraz to musiałem wyłączyć, bo jakby inaczej. Zobaczmy, co wymaga tej tratwy. 3, 4. No nie, nie. Idź wąż. Nie. Nie chcę walczyć. Jednego już zamordowałem, nie chcę drugiego. Idź sobie. Grzeczny wewnątrz. A może jednak niegrzeczny? Nie wiem.
Ja tam nie wiem. Wiem, że prawdopodobnie to jest wąż rzeczny. A każdy wie, wąż rzeczny jest niebezpieczny. Chociaż nie, to jest zwykły wąż. Wąż rzeczny to prędzej są te trujące. Nie... Nie to, Wolfgang. No weźcie mi tu powiedzcie, jak żyć? W takich warunkach. Z każdej strony pełno wąszów. Nie ma materiałów na nic. Nie, wiecie co, ja nie wiem, jak ja mam tu przetrwać. Chociaż żeby nie było, jeszcze nie jest tak źle, jak mogło być. A nie, no dobra już. Tak, chyba czuć, że nawet bije trochę więcej, patrząc na to, że 4 uderzenia. Ale to powiecie co, no nie wiem, czy czuć, bo tak sobie uświadomiłem, że ja dzidy ostatnio nie stosowałem. Ile w tych szaszurach jest tych wążów? Nie no! Dobra, trudno to się mówi. Już mnie trochę podziabią, ale... Czy wy to widzieliście? Z jednego krzaka dzisiaj wyszło chyba? Z... Dobra. W sumie nawet nie wiem ile, ale dużo wążów. Tak więc po prostu może najlepiej będzie, jeśli będziemy dalej iść i zajmowali się swoimi sprawami i próbowali przetrwać. Dobra, czy mam wszystko co jest przy mnie na ognisko? Tak. Dobra, jedną noc mogę przenocować na wybranej wyspie, więc... Tym razem budujemy tratwę z bambusów, nie z kłód. Nie wiem, czy jest skuteczniejsza, czy nie. Jeśli ktoś wie, to prosiłbym, żebyście no, podzielili się tą informacją ze mną. Jeśli nie wiecie, to też możecie się podzielić informacją o waszej niewiedzy. A ja rzeczywiście musiałem wpaść jak na jakąś falę. Wiecie co, może będziemy płynąć tym razem z prądem? Być bezpieczniej, przynajmniej nie wpadnę na żadną falę, niespodziewanie. Tak, to chyba najlepszy sposób podróżowania. W moim wykonaniu przynajmniej, bo... Śmiem wątpić, że... Powiedzmy... Nikt nie wynalazł lepszej metody na podróże. Ale w moim wykonaniu jak nic. Płynięcie z prądem morskim, z falami, to jest chyba najlepsze, co mogę zrobić. Nieźle. I kolejne wodne chwasty, jej! Nie, dobrze. Mamy co żryć, więc chyba nam się nie przyjdzie tym razem umrzeć z głodu. Chociaż ostatnio w sumie też z głodu nie umarłem. Dobra. Ale mamy sporo rafę korową. A dalej nie ma żadnej wyspy. To jest tak, nie żartując, trochę niepokojące, patrząc na cały kształt tego wszystkiego. No i oczywiście wieczór, a ja nie mam jak przenocować. Chociaż chyba pochodnie byłbym w stanie zrobić... Nie, patyków nie mam. No dobra, no coś jest, coś jest. A, przy okazji musicie... Znaczy nie musicie, tylko ten... Obserwujcie Wolfganga, bo zaraz nam powinien się skurczyć. Gdyż nie wiem, czy wspominałem, ale właśnie jego wygląd też się zmienia wraz z, powiedzmy, stopniem saturacji? Nie, takiego czegoś nie ma, chyba. No po prostu, no, na jedzenia. Najprościej mówiąc. Chyba tak, chyba to właśnie chciałem powiedzieć. A może nie? Zresztą ja nie wiem, dobra. Wiecie co? Wyspa zapowiada się nawet ciekawie. Jeszcze się tu nie osiedlam ani nic, bo nikt nie wiadomo. Ale jest miejsce, w którym są bataty. Czy tam jak gra to nazywa, słodkie ziemniaki. Bo tak w sumie to też jest prawidłowe określenie. Jest miejsce, w którym mogą się pojawić trujące węże, żeby mnie zabiły. Ładna wysepka, ale... Jednak nie ma tego czegoś, co jest potrzebne, żeby uczynić ją porządną wyspą na zamieszkanie. Dosłownie niczego. O! Nie, 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 nie! Jezu, ledwo żebym zdążył. No. Jak widzicie, Wolfgang się już pomniejszył. Można sprawdzić węszową skórę? Nie. Dobra, to wiecie co, ja już zatnę drzewo. Jeszcze mi ognisko zgaśnie. A jak oczywiście wiadomo, jeśli mi cokolwiek się zgaśnie, prawdopodobnie jest to mój koniec.
Dobra, 12,5, 3. Chyba nawet nie trzeba gotować. Teraz limpety przydałoby się przed żarciem ugotować. O, swoją drogą mam już materiałów na wianek. To jak nic większego założyć. Nie no, pięknie wygląda ten Wolfgang. Chociaż tak jest, no, przyznam, że chociaż trochę ładniejszy niż niektóre postacie, jak na przykład Maxwell. No, jak ogólnie jako postać Maxwella uwielbiam, za jego sposób grania i w ogóle ekwipunek startowy, który moim zdaniem daje mi sporą przewagę. Tak, muszę przyznać, że nie lubię go za jego twarz i w sumie za jego badziewne statystyki. Ja tam rozumiem, że coś za coś, bo jego możliwości są jednak dużo większe niż dowolnej innej postaci. Co no, w sumie jest sporą nagrodą dla tych, którzy ukończyli cały ten Adventure Mode w Donsterwie podstawą. Ja powiem wprost, że ukończyłem go raz. Drugi raz nie próbowałem i chyba nie będę próbował zbyt szybko. No chyba, że kiedykolwiek na waszą prośbę może. Natomiast jeśli chodzi o kwestię... No, tego Maxwella, to nie lubię go głównie za 75 życia i za to, że... No momentami... Człowiek chce obniżyć sobie psychikę po to, żeby dajmy na to móc berlingi łapać. Czy chociażby, żeby Nightmare Fuel sobie pofarmić. No a jako Maxwell jest to niemożliwe, niby to jest atut. No ale pomyślcie sobie w ten sposób. Macie wszystko, co jest potrzebne wam do stworzenia jakichś super rzeczy, ale potrzebujecie tych całych dusz cienistych. No tego właśnie koszmarnego paliwa i w ogóle. I nagle okazuje się, że no nie macie jak tego zdobyć, bo oczywiście gracie Maxwellem. Chyba trochę denerwujące, nieprawdaż? Na szczęście powiem tyle, że w wersji Don't Starve Together Maxwell na tyle zmienili, że da się już uzyskać stany choroby psychicznej, jak ja to potrafię nazwać. Co jest jednocześnie minusem i plusem. Plus, jak mówiłem, bo są momenty... Cmentarzysko wraków. A może tylko jeden? Zobaczmy, co my tu mamy. Impety. Nieźle. Wow. Jak mówiłem, w Shipwrecka dużo nie grałem od czasów tam wyjścia z Early Accessa, więc... Wiele rzeczy, które wy już znacie dokładnie i wszystko mogą mnie zadziwiać, więc... No jeśli ktoś wie co i jak ktoś spotkam, to możecie tłumaczyć. Ja jestem otwarty na dyskusję i w ogóle, tylko... Mniej więcej starajcie się ograniczać spoilery, gdyż... No, moim zdaniem fajniej byłoby, gdybym sam odkrył różne rzeczy. Może przy tym może przy tej okazji jeszcze coś źle zrobił, zlamił, jak zwał, tak zwał. No ale żebym jednak sam to wszystko osiągnął. To jest jak nic lepszym rozwiązaniem niż po prostu wiedzieć wszystko o wszystkim. Więc chcemy to powiedzieć, że tak ten Donsterwe jest rozgrywką w przeciwieństwie do Darkest Dungeon tak połowicznie w ciemno. Gdyż niby znam reguły, niby podstawy tego wszystkiego znam, ale no nie wiem prawie nic o tym, co dodano po Early Accessie. Kolejne tereny. Wiecie co? Może pójdźmy tą wyspę pić dookoła. Ja tutaj nie wchodzę, nie. Nie. Jeśli widzieliście poprzedni odcinek, to wiecie, dlaczego tu nie chcę wejść prawdopodobnie. No i cóż. Wątpię, by to się miało szybko zmienić. Chyba nawet widzę to miejsce, gdzie jest ten cały ryb. Cóż. Dużo ich. O. Super. Jeszcze mordercze pszczoły. Pełno flowersów. Nie, to nie jest miejsce chyba odpowiednie na moją... nawet bazę taką tymczasową. Chociaż nie ukrywam, że może to się okazać konieczne, chociażby na uzupełnienie zapasów. Więc tak. Póki co po prostu wleziemy tutaj, pozbieramy trochę tego. I może odkryjemy, co tak spowodowało tutaj wysyp tych morderczych pszczół. I Evil Flowersów. Kolejne zabójcze pszczoły, ale są też pająki. Wiecie co? Coś mi mówi, że... U.
wiesz co, to chyba już będzie koniec. Ale fajnie. Nie wiem, co tam w swoim drogą znalazłem, co tam, no, to wszystko. O, wybaczcie za co. Jak zwykle wspaniałe. Czemu zawsze jak ja nie wyciszę telefonu, nie wyłączę powiedzmy Facebooka czy coś, to zawsze muszę dostać hałasy. Ale nie, jak się przygotuję, to nigdy nikt nie pisze nic. Zawsze jest cicho, spokojnie. Życie. O, małpy się biją z tymi pszczołami. Jak ładnie. No bez jaj. Bez jaj po prostu. Za chwilę zaczyna się noc. Ja nie mam żadnych materiałów na nic w sumie. Jestem na wyspie, gdzie wszystko chce mi zamordować. Wiecie co, coś mi się wydaje, że to będzie przyjemna, spokojna podróż. Nie chcę tych szyszek. Nie wiem, jak to się skończy, ale no, tym razem się tak łatwo nie poddam. Tym razem muszę przetrwać. I wątpię, by cokolwiek to zmieniło. Oczywiście, tak, już też stwierdziłem, że jak zginie mi Wolfgang, to tym razem nie będę, powiedzmy, znowu błękiety jaka postać, gdyż nie ukrywając, obawiam się, że może spotkać to mnie szybciej niż bym chciał. Patrząc na to, że nie umiem grać Wolfgangiem w ogóle. To pierwsza sprawa. A druga, no to w sumie sam sobie fakt, że no po prostu nie chcę was tak zamęczać tymi pytaniami. Dlatego też, dopóki nie odblokujemy innej postaci, to dla tych, którzy głosowali na Wolfganga, może to być super wiadomość, ale nie będę go zmieniał, jakoś się pomęczę z nim. Chociaż osobiście preferowałbym dowolną inną postać. Dziwne. Łażę tam to pełno jakichś tutaj pszczół, tutaj znowu czegoś. A teraz siedzę przy ognisku i tak cisza i spokój. Nie ukrywam, że nie tego się spodziewałem, kiedy po prostu liczyłem się z tym, że jestem zmuszony do osiedlenia się na tej wyspie chociaż chwilowo. Jednak pocieszająca ta myśl. Przynajmniej nie muszę się bać, że zaraz znowu zginę. Bo jednak śmierć w pierwszym odcinku to już byłoby to chyba idealne. Pokaz moich wspaniałych możliwości. Tak więc cóż. Po prostu musimy przeczekać do końca tej nocy i płyniemy dalej. Jak zwykle, bez ogarnięcia czegokolwiek, nieprzygotowani i w ogóle. Przydało się w sumie to ogarnąć, chociaż ten taki podstawowy plecaczek. A co to mogę znowu zrobić? Co? A, Sandcast, okej. Okay. Także cóż, nastał kolejny dzień. Dla przypomnienia, ostatni dzień naszej dzisiejszej przygody. No i po prostu płyniemy dalej w poszukiwaniu szczęścia. No i żarcia w sumie też. Chociaż zapasy żarcia chwilowo mamy, więc bardziej to w poszukiwaniu szczęścia. Tylko jak wygląda szczęście, co i jak, to chyba nikt nie może mi powiedzieć. Przynajmniej nie w tej grze. W sumie nawet nie wiem czym. Nie wiem sam czego szukam. Co jest takie, powiedzmy, nie żartując, trochę niepokojące, bo płynę nawet nie wiem gdzie, po co. No i właśnie zapomniałem jeszcze wspomnieć. Jeśli ktoś wie cokolwiek na temat tej orkiestry jednoosobowej, tego One Man Band, to proszę napiszcie co i jak, bo zastanawia mnie jak to działa, do czego to służy. Czy to może, no nie wiem, powoduje, że wszystkie potwory mają jakieś większe agro na mnie, czy coś. Może to jakieś zwabia małpy, nie wiem. Po prostu nie wiem. Wiem tylko, że to jest. I że jestem zaskoczony, że to, tak po prostu to znalazłem leżące przy trupie. Znowu zbliżamy się do płytszych terenów. Może zaraz znajdę jakąś piękniuszką wyspę, która tym razem w końcu będzie się do czegokolwiek nadawać. Nie no, przyjemnie by było. Ale jak będzie, to zobaczymy. Dobra, czyli jednak to była taka chwilowa mielizna chyba tylko.
Płynąłem strasznie długo? Trzeba strasznie dużo właściwie. O nie, 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 nie. Tym razem nie. Nie wpływam w mgłę, nie tym razem. Ostatnio skończyło się za dobrze, więc tym razem wolałbym tego uniknąć. Wiecie co, ta gra mnie po prostu nie lubi. Jak nie zapłynąłem już do krawędzi mapy i nie ma przebacz. Naprawdę, wiecie co, mówiłem, że nie wpływam, ale... No ja jednak to zrobię, chociażby dlatego, że może znajdę coś lepszego. Zobaczmy, gdzie mi to wyrzuciło. Co będzie druga strona świata? No wiecie co, może dzisiejszym celem będzie po prostu powrócić tam, skąd płynęliśmy, tylko że przy okazji znajdujemy jakąś nową wyspę. Nie ukrywając... Nie no... Bez przesady. Było już tak dobrze, a znowu zaczynam wpadać w każdą falę, którą widzę. No ale kontynuując... Dobrze by było właśnie się znaleźć też bazę już taką porządną. Czyli wyspę, na której jest chociaż trochę bezpieczniej niż pełno wonuszów, pająków i bagien. Albo przynajmniej spróbować przetrwać. To też byłaby dobra alternatywa. Czyżby? Czyżby tu była kolejna wysypka? No, patrząc sobie na to, że już są tutaj te całe psoryby, czy co tutaj jest. Żeby nie było, nie wiem, co to jest. Że jest tutaj to wszystko. Może znajdę jakąś wyspę? Ja też sobie brakuje jeszcze wodnych chwastów, żebym wiedział, że jestem blisko brzegu. Bo jednak te wodne chwasty są w sumie takim wytycznikiem tego, że jest coś niedaleko. A dobra, to jednak nie były te płytkie wody, tam jeszcze były głębsze. No i cóż, mam swoje wodne chwasty, ale nie mam... No, nie mam wyspy. Co w sumie nie pociesza. Bo niestety na koralowcach nie da się osiąść. A znowu nie mam materiałów na pochodnie. W sumie to na nic nie mam materiałów. Więc wiecie co? Chyba to będzie już po prostu nasze ostatnie spotkanie na świecie numer 2 z Wolfgangiem. Jeśli oczywiście się tak okaże, to następny odcinek będzie już ze świata numer 3, dalej Wolfgangiem, już niech się cieszą te osoby, które głosowały. Chociaż najchętniej bym po prostu wziął kogoś innego, jak już się powtarzam. A teraz szukajmy tych wysp, bo ja nie chcę tutaj zatonąć. Proszę cię, gro, daj jakąś wyspę. Halo, gro. Halo. Nie mówcie mi, że teraz jakaś klątwa na mnie spadła, za to już powiedziałem, że Darkest Dungeon jest łatwe czy coś. Błagam, nie mówcie, że powiedziałem to i teraz wszystkie gry będą się na mnie mścić. Po co ja te chwasty zbieram? Tak, wiecie co, no chyba już właśnie zbliżamy się do końca świata numer 2. Więc cóż, jak nic, to było chyba najszybsze. Tak. Jeszcze najszybsze? Nie wiem. Płcizna, płcizna, jest płcizna! Proszę cię, gro. Okaż współczucie biednemu Wolfgangowi. Proszę cię, gro. Proszę. Tak, tak, tak. Trudno, małpy są, ale... Jesteśmy uratowani. No, nie! Wiecie co?
To chyba właśnie pokazało, że jednak jesteśmy ocaleni. Bo nawet w najgorszym momencie, jeśli znajdę jednego patyka, mogę zrobić kill-offa. Kill-offem będę mógł zbierać więcej flintów. Więcej flintów oznacza więcej materiałów w ogóle. Więc może jeszcze jesteśmy już... No, może jeszcze jesteśmy uratowani przed... końcem. No ale o tym się oczywiście przekonamy w następnym odcinku, gdyż po tej nocy kończymy. A póki co pora po prostu nakarmić Wolfganga wodnymi chwastami, bo to w sumie jedne co nam zostało. Gdyż dla tych, którzy nie wiedzą, ono jąsa potworów się nie je, ono jest tylko dodatkiem do garnka na później. Ale zanim zdobędę garnek, to minie 5 pierdolionów lat i w ogóle. I do tego czasu pewnie już dawno będę miał odblokowaną jakąś postać, która, no nie wiem, jest ciekawsza od Wolfganga. No. I tak przypadek zdobyłem już ten ostateczny stan, tak właśnie wygląda Wolfgang w ostatecznym stanie. Jego ubranie staje się za ciasne, nosi tylko je jako... Nie wiem, czy to spodnie, czy majty, tak bardziej. Po co ja to żrem dalej? Sio małpa. No idźcie stąd. Także no cóż. Mam nadzieję, że wam się podobało moje zmaganie z Wolfgangiem. Bo dla mnie nic to będzie ciekawe doświadczenie, jak nic to będzie dosyć ciekawe doświadczenie, więc cóż. No teraz z małpami ja się tutaj żegnam, do zobaczenia w następnych odcinkach. Jeśli wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie i w ogóle to wszystko. No, jak zwykle, po prostu pa, co ja tam więcej będę gadał. Hej!